W dzisiejszym odcinku eksplorujemy świat handoutów i gadżetów, które mogą całkowicie odmienić Twój sposób doświadczenia sesji w systemach, których settingiem są światy przyszłości. Immersja jest kluczem do stworzenia naprawdę niezapomnianych sesji RPG. Dzisiaj pokażę Wam, jak z pomocą prostych, ale efektownych gadżetów i handoutów możecie podnieść Waszą grę na zupełnie nowy poziom. Zanurzymy się wspólnie w cyberpunkowy świat, gdzie każdy element otoczenia, każdy przedmiot, którego dotkniecie, może stać się częścią Waszej opowieści. Dodatkowo podzielę się z Wami wskazówkami, jak możecie stworzyć własne handouty oraz gdzie je znaleźć. Cześć, jestem Marcin, jestem mistrzem gry od 30 lat, a oto moje doświadczenia. Prawdopodobnie w codziennym życiu nie planuję żadnych skoków na bank ani włamań. Jednak w świecie gier RPG granice wyobraźni są nieograniczone. Bohaterowie często stają przed zadaniem dostania się do pilnie strzelonych miejsc, gdzie kluczowe znaczenie mają karty dostępu lub identyfikatory. Stworzenie realistycznych kart kluczy, dowodów czy odznak to świetny sposób, aby lepiej wczuć się w postać i dodać głębi światu, w którym się porusza. Taki realistyczny element sprawia, że każda misja nabiera autentyczności. Wyobraź sobie emocje, gdy przy pokonanym przeciwniku znajdziesz jego dokumenty lub kluczowe karty dostępu. W świecie Shadowrun, gdzie przyszłość rysuje się w barwach cyfrowej rewolucji, zdecydowaliśmy się, że nasze dokumenty SIN będą miały swoje fizyczne odpowiedniki. To pozwala nam na bardziej namacalne i realne połączenie się z grą. Jeśli posiadasz dostęp do drukarki kart, stworzenie takich handoutów jest równie proste jak drukowanie na papierze. A jeśli nie, zawsze możesz znaleźć gotowe wydruki na Allegro czy innych platformach. Możecie też wydrukować po prostu na twardym papierze i zalaminować. A będąc przy temacie identyfikatorów, co powiesz na dodanie do gry odznaki policyjnej znalezionej przy ciele? Może to być wskazówka, że postać była gliną pod przykrywką? Takie detale zdecydowanie wzbogacą narrację i zaangażują graczy. Czy przekąski i napoje to również nieodłączna część Waszych sesji RPG? U nas tak, i znaleźliśmy sposób, aby przekształcić zwykłe przekąski w ciekawe handouty, dostosowane do klimatu gry. Prosta naklejka na puszkę napoju gazowanego może zmienić go w futurystyczny drink. Możecie też poszukać najnowocześniej wyglądających napojów w sklepie, takich jak chociażby limitowana edycja Oshi Cyberpunk czy Level Up Energy Drink. Chipsy czy orzeszki klejone wydrukowanym logo z przyszłości to kolejny sposób na tematyczne przekąski. Takie drobne zmiany mogą znacząco podnieść imersję w grze. Jeśli chcesz iść o krok dalej, możesz oczywiście stworzyć futurystyczne, bezalkoholowe drinki. W internecie znajdzie się mnóstwo przepisów na takie napoje. Kolejny pomysł to naklejki na małe opakowania, do których przesypiecie na przykład tiktaki, imitując futurystyczne leki. To świetny sposób, żeby dodać grze dodatkowego smaku, dosłownie i w przenośni. Kiedy myślimy o dystopijnej przyszłości, pierwsze co przychodzi na myśl to cyberwszczepy i broń. Tworzenie handoutów cyberwszczepów może wydawać się trudne, ale chwila, muszę coś zanotować. Poszukać cyberwszczepów na Etsy. Dobra, gdzie ja to byłem? A tak, w kwestii broni. I repliki są stosunkowo łatwe do zdobycia. Można wykorzystać repliki ASG albo druki 3D wykonane własnoręcznie albo zakupione na Etsy. Jeśli broń ma służyć tylko na sesji RPG, to nie potrzebuje ona być funkcjonalna w sensie strzeleckim. Najważniejsze, żeby dobrze wyglądała. Jedną z fajniejszych funkcji takiej repliki jest możliwość trzymania jej podczas walki i celowania sobie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak łatwo można stracić na hubę amunicji podczas intensywnej strzelaniny w grze RPG? Tutaj przychodzi amunicja wydrukowana z drukarki 3D lub amunicja dekoracyjna, wyglądająca jak prawdziwa, ale bez ładunku i spłonki. To nie tylko stylowy sposób na odliczanie amunicji podczas sesji, ale również doskonała metoda, aby dodać realistycznego charakteru waszej grze w świecie cyberpunk. Dla tych, którzy nie są fanami dokładnego liczenia amunicji, takie żetony z amunicji drukowanej albo dekoracyjnej mogą być również użyteczne do liczenia innych zasobów w grze. Na przykład w Shadowrunie używamy ich do śledzenia ilości edge, jaki ma dana postać. Jak przedstawić graczom świat gry, topowe korporacje i wydarzenia bez ryzyka zanudzania ich?
To niełatwe zadanie, ale można osiągnąć to przez kreatywne wykorzystanie handoutów, o których teraz opowiem. W dystopijnym świecie jesteś bombardowany nieustannym napływem informacji przez reklamy, wiadomości, nakładki rozszerzonej rzeczywistości. Jako mistrz gry możesz przygotować treści takich wiadomości i przedstawić je graczom w trakcie sesji. Albo, korzystając ze sztucznej inteligencji, wygenerować nagranie takiego komunikatu i odtworzyć je w czasie gry. To nie tylko wytchnienie od głównej akcji, ale też sposób na zanurzenie graczy w świecie gry i przedstawienie im fragmentów historii, która może nawet odnosić się do ich poprzednich działań. Spójrzcie na jeden z takich handoutów, który wykorzystałem podczas sesji. Nitrosan od Evo Corporation jest, by uratować twój dzień. Nitrosan szybko i skutecznie radzi sobie z bólami głowy, brzuchami, bólami menstruacyjnymi, a nawet, no wiesz, i mało eleganckimi problemami z gazami. Nitrosan pozwoli ci cieszyć się życiem bez bólu i bez dodatkowych niespodzianek. Nitrosan, bo życie jest zbyt piękne, aby spędzać je w bólu. Czy pamiętacie, jak ekscytujące w Critical Role były szepty Matta Mercera, gdy podchodzi do gracza, aby przekazać mu coś na ucho? My w przeszłości korzystaliśmy z karteczek, aby dostarczyć graczom tajne wiadomości. Teraz wyobraź sobie, że jesteś w trakcie misji i nagle otrzymujesz tajne informacje bezpośrednio na swój telefon. Wysyłanie handoutów bezpośrednio na urządzenia graczy to nowoczesny i angażujący sposób na wzbogacenie fabuły gry, co sprawia, że każda sesja jest jeszcze bardziej ekscytująca. Możesz to zrobić poprzez SMS czy Messengera. Możliwości jest wiele. Czasami wysyłam coś jednemu graczowi, a czasami całej grupie. Na przykład, jeśli ktoś zdobył od swojego kontaktu ważny dokument, możesz wysłać graczowi link do jego elektronicznej wersji albo link do nagrania wideo. Zobaczcie wiadomość, którą nasz deker przechwycił w jednej z sesji. Hej, sorki, ale dzisiejsze spotkanie muszę niestety odwołać. Kot mi zachorował. Zobaczymy się następnym razem. Oczywiście dokumenty tekstowe lub nawet czasami kilka słów wysłane wiadomości też sprawdzą się świetnie. Jeśli prowadzicie kampanię w świecie przyszłości, przewijają się przez nie różne osoby z różnych frakcji, jak śledzić ich powiązania i kto jest ważny i jaką ma pozycję? Moje rozwiązanie to wydrukowanie zdjęć tych postaci niezależnych i umieszczenie ich na tablicy śledztwa. My mamy taką korkową, ale jeśli chcecie, żeby było bardziej futurystycznie, może być suchościeralna. Można oznaczyć powiązanie między postaciami, zrobić notatki, przekreślić osoby, które są już nieaktywne. W systemach cyberpunkowych alternatywą może być też stworzenie takiej tablicy w formie elektronicznej, co również jest ciekawym rozwiązaniem, jednak ja osobiście preferuję taką fizyczną reprezentację tych handoutów. Daje to taki dodatkowy wymiar i imersję w świecie gry. Pamiętasz ten stary telefon, który leży zapomniany gdzieś w szufladzie na czarną godzinę? On może stać się twoim największym skarbem podczas następnej sesji. Znaleziony comlink, czyli w gruncie rzeczy stary telefon lub komputer, może służyć jako interaktywny element w grze, dostarczając graczom wiadomości, map, a nawet tajnych komunikatów. Przygotowanie takiego telefonu to prosta sprawa. Wystarczy zresetować go do ustawień fabrycznych i zostawić na nim tylko te elementy, które bohaterowie mają odkryć. Nawet proces odblokowania tego telefonu za pomocą kodu czy hasła może stać się ciekawą zagadką samą w sobie, angażując graczy jeszcze bardziej w fabułę sesji. Świat cyberpunka jest pełen tajemnic i zawiłości. A co jeśli mógłbyś dać graczom dostęp do tych tajemnic poprzez realistyczne dokumenty? Raporty z sekcji zwłok, plany budynków, tajne kody, wszystko to może być prezentowane w postaci dokumentów, które gracze mogą badać w trakcie gry. Dla nadania tym dokumentom bardziej futurystycznego wyglądu istnieje kilka kreatywnych możliwości. Możecie je zaeliminować, dzięki czemu będą trwalsze oraz równie istotne będą wyglądać nowocześnie. Inną opcją jest wydrukowanie ich na folii lub puszczącym papierze, co dodatkowo podkreśli ich niecodzienny charakter. Takie detale mogą znacznie wzbogacić doświadczenie graczy i wciągnąć ich głębiej w świat gry. Każdy szpieg czy agent ma swoje narzędzia, a te narzędzia muszą być gdzieś przechowywane. Wyobraźcie sobie, że na kolejnej sesji głównym celem graczy jest zdobycie teczki z tajemniczą zawartością. A co, jeśli wystawisz tą teczkę na stół, tak aby była ciągle w zasięgu ich wzroku? Misja może polegać na sprawdzeniu, co kryje w sobie lub dostarczeniu jej do określonego miejsca bez otwierania.
Czy bohaterowie oprą się pokusie rzucenia okiem, co jest w środku? W teczce mogą znajdować się ważne tajne dokumenty, broń chemiczna, substancje chemiczne, a może nawet przemycany prototyp nowego cyberwszczepu. Wszystko zależy od kreatywności mistrza gry i kierunku, w którym chcecie poprowadzić swoją kampanię. Mam nadzieję, że te pomysły na handouty zainspirowały Cię do wzbogacenia Twoich sesji i dodania przedstawionemu światu dodatkowego wymiaru. Jeśli spodobały Ci się te rozwiązania i jesteś ciekaw, jak mogą wpłynąć na Twoje przygody w świecie cyberpunk, mam dla Ciebie coś jeszcze. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć coś więcej o systemie Shadowrun, zwłaszcza o jego 6. edycji, zapraszam serdecznie do obejrzenia mojego szczegółowego materiału na ten temat. Tam poruszam nie tylko tematy związane z mechaniką i zasadami gry, ale także opowiadam o jego zaletach i wadach oraz, co najważniejsze, o tym, jak te wady zminimalizować.